Dziękuję bardzo. Chcieliśmy jeszcze tak mówić po polsku, co? Przepraszam, nie, mój polski nie jest tak dobry. Przepraszam za błędy, za mój akcent kresowy i poproszę o pomoc, gdy będę szukał terminy, bo posługuję się na co dzień językiem litewskim i w życiu publicznym nie używam polskiego, dlatego jest trudno, no, przepraszam. Ale dziękuję, jest ogromny szacunek dla mnie być w polskim Sejmie. Bardzo dziękuję Pani Małgorzacie za przyjęcie, za zaproszenie. Jestem kierownikiem projektu, jak było powiedziane, i spróbuję mówić szybko o pierwszych slajdach, gdyż Pan Tomasz już mnie przedstawił. Już od wielu lat pracuję w dziedzinie edukacji społecznej. Najwięcej z organizacjami pozarządowymi, a też związkami zawodowymi. Właśnie teraz urzeczywistniamy projekt, podobnie jak i tu, z partnerami w Norwegii, z tymi samymi partnerami, i mówimy o trójstronnym partnerstwie lokalnym i też krajowym. Pracujemy z pracodawcami, związkami zawodowymi, a też samorządami. Trzy samorządy, widzicie tu mapy, uczestniczą w projekcie i ogółem mieszkańców około 100 tysięcy w tych trzech samorządach. Ja reprezentuję Związek Zawodowy Oficerów i Pracowników Mundurowych, czyli Policja, Straż, Prokuratura. Ja nie jestem oficerem, jestem pracownikiem Związku Zawodowego i kilka słów o związku. Jest jednym z największych, najmocniejszych związków na Litwie. Mój kraj jest mały, mamy tylko 3 miliony mieszkańców i mamy swój bank w związku zawodowym, obejmujemy cały kraj i jesteśmy bardzo aktywni społecznie i politycznie. Co do kontekstu dialogu społecznego na Litwie, muszę o tym powiedzieć, dlaczego zaczęliśmy ten projekt. To już trochę mówiliśmy w kuluarach o tej sytuacji na Litwie z niektórymi z Was. Mamy bardzo słabą aktywność społeczną w naszym kraju i bardzo słabe związki zawodowe. Mówię to od imienia Związku Zawodowego. Muszę przyznać, że związki zawodowe naprawdę są słabe. Na przykład to jest tablica zmniejszenia członkostwa związków zawodowych. Przed kryzysem jest liczby straszliwe związane z Litwą, ale nie będę się na tym zatrzymywać. To jest przykład, który ilustruje jeszcze lepiej, to jest Pałac Związków Zawodowych w Wilnie i to konsekwencja brutalnych walk między związkami zawodowymi. Podpalony pałac przed 5 czy 6 laty. Taka jest sytuacja z aktywnością związków i z tym, ja mogę powiedzieć, że związane straszliwe liczby ubóstwa, poziomu ubóstwa na Litwie. Jesteśmy negatywnymi liderami Unii Europejskiej. Ponad 30% naszych ludzi, mieszkańców Litwy jest dotknięte ubóstwem i jesteśmy stałym liderem w tej dziedzinie. Mamy drugie miasto, Kowno, chyba słyszeliście. Ma około 300 tysięcy mieszkańców, to tyle ludzi według statystyki mają problemy z kupieniem, z dostatkową ilością pieniędzy na wyżywienie, na jedzenie. To jest no, straszliwe wskaźniki. Inny slajd mówi o centralizacji, czyli nasz kraj ma tradycję samorządów, ale samorządy się osłabiają. Władza centralna bardzo no, negatywnie się stawi do rozwoju samorządów, chociaż deklaracje są inne. To jest kilka przykładów dynamiki budżetu samorządów w kontekście budżetu państwa w różnych
przed kryzysem i teraz przed roku. To pokazuje, że budżet państwa i centralny budżet rośnie i już wrócił na poziom przedkryzysowy, bo Litwa była dotknięta kryzysem bardzo znacznie, lecz budżet samorządów jest nadal się zmniejsza. I jako konsekwencja tych i innych problemów jest olbrzymi problem emigracji. Wszyscy wiedzą o tym, że dużo Polaków pracuje w Londynie, w Niemcach i w Skandynawii. Według statystyki, tak, według liczb, ale procentowo Litwini są absolutnymi liderami emigracji i mamy jedną trzecią, średnio mówiąc, grupą, więc jedną trzecią mieszkańców już po prostu znikną. Z 4 milionów mamy 3 za ostatnie 20 lat. Mówiąc o kulturze i podstawie dialogu społecznego na Litwie, muszę wymienić problem zarządzania, stylu zarządzania, komunikacji osobistej i strachu, jaki panuje w większości urzędach, organizacjach. Ja też bym to nazwał brakiem realnego konfliktu i taką ciszą społeczną. Czyli ludzie są niezadowoleni, ale nie robią nic, aby to niezadowolenie było wyznaczone, określone i jakieś wspólne terminy między różnymi grupami interesów się pojawiały. Próbujemy z tym pracować. Nie ma, albo jest mało praktyki i doświadczenia w pracy w grupach na ogół, jak w urzędach, tak i w organizacjach. Konkurencja jest poważana, a kooperacja jest zapomniana. Jest duży wpływ projektów zewnętrznych, takich jak Norweska Fundacja Dialogu Społecznego i o tym można mówić o pozytywnym efekcie tych projektów, lecz też o negatywnym. Na poziomie państwowym Rada Trzech Stron, pracownicy, pracodawcy, państwo już istnieje od 1995 roku i stale pracuje nad pytaniami o płacę minimalną, ustawodawstwa pracy, ale nie rozwija się dalej i nie mamy, mamy ogromny brak porozumień na poziomie branży. Jest tylko dopiero kilka przykładów w ostatnim czasie. I są poszczególne dobre przykłady na poziomie lokalnym. Nasz projekt się nazywa dialog społeczny na poziomie lokalnym, ale mówimy o reanimacji tego dialogu, gdyż po prostu w historii też mamy dobre przykłady, musimy wspomnieć i odnawiać te rzeczy. Pracujemy w 3 samorządach, budujemy praktykę 3-stronnych komitetów i próbujemy, bo te komitety są stworzone, ale w sposób biurokratyczny. Nasz projekt ma cel wcielić życie w te komitety i mówić o konkretnych problemach, starać się budować szacunek między różnymi interesami, ale też mówić prawdę. Jeżeli jest problem, a problemów jest strasznie dużo, to jest algorytm naszego projektu, nie będę się w to wdawał głęboko. Jest kilka problemów naszego doświadczenia. Opowiem o nich. To problem numer jeden to jest olbrzymia zależność od liderów lokalnych i w innych prezentacjach Państwa też się to odczuwało. Sporo uwagi zwracamy na to.
też się o tym mówiło, problem orientacji na wyniki i brak orientacji na procesy. Pracujemy w różne sposoby, seminariów, konferencji, aby zmieniać stereotypy ludzi, którzy uczestniczą w dialogu społecznym na te sprawy. I też się staramy pracować na poziomie państwowym. Robimy konferencje na te tematy. To jest przykład konferencji w Sejmie Litewskim. Ale jest problem, ogromny problem deklaracji politycznych i realnych, rzeczywistych planów polityków. I tu jest na Litwie to jest szczególnie widoczne. Zaufanie do partii politycznych jest na poziomie zera, chociaż mają ogromny wpływ. Głównymi osiągnięciami liczymy stałe kontakty i stałe prace naszych komitetów w trzech samorządach, a też inne poszczególne przykłady mini projektów, jakie są stworzone w tych komitetach i rozwijają się osobiście. Na przykład projekt Forum Pracy dla Młodzieży w jednym z samorządów, projekt Praca Dba o Zdrowie w innym samorządzie. Nie będę długo opowiadać o tych projektach, ale po prostu oni wynikają już z wspólnej pracy w tych małych komitetach trzechstronnych. Osiągnięcia modeli norweskiej w naszym kraju, myślę, że wygląda tak, że musi wyglądać tak. Oczywiście nie jesteśmy tylko na początku naszej drogi. Powinna być wspólna odpowiedzialność i własność celu, równość partnerów, powaga do czasu i procesu w grupie, co jest ogromnym problemem. I tak się rodzi dobra jakość dialogu. Ja to tu skończę. Dziękuję za uwagę. Chyba, że Państwo macie jakieś pytania co do tego, co się dzieje na Litwie.